Gotowy jest pierwszy rozdział międzynarodowej książki, która powstała w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczy Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie. Jego nazwa to wzruszać, nauczać, bawić poprzez czytanie. Autorami opowiadania są oczywiście uczniowie. Fabuła dotyczy dziewczynki, która ma w ciągu 100 dni uratować świat bajek. Chodzi o to, że po prostu dziewczynka wyrusza z misją do 6 państw, które są naszymi partnerami w projekcie, i jej zadaniem jest zmotywować dzieci do czytania. Jeśli to się nie uda, to te bohaterowie tych bajek znikną po prostu. Oto fragment rozdziału czyta Anna Pietrowicz, uczennica klasy 4 A. Za 100 dni znikniemy z waszego świata. Nie kłamię, wiecie przecież, że rośnie mi nos. Jak to nie mogłam uwierzyć w to, co usłyszałam? Jak to znikniecie? Tak działa magia literatury. Jeśli książki, które opisują nasze historie, są czytane, nic nam nie grozi. Ale ostatnio jest coraz gorzej. Te tablety, komputery, komórki, gry. Przegrywamy z nimi. Nawet nie wiesz, jak mało dzieci czyta, wyjaśnił pan Kleks. Jak mogę wam pomóc? Mówcie, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Na uszach stanę, zapewniałam. To trudne zadanie, ale wierzymy, że mu podołasz. Odezwała się po raz pierwszy królowa śniegu, owiewając moją twarz lodowym oddechem. Wybierzesz się do wylosowanych przez nas państw z misją ratowania bajkowych postaci. Musisz wpłynąć na dzieci tak, aby znowu zaczęły czytać. Do rozdziału napisanego przez uczniów z trójki dopisane zostaną kolejne. Ich autorami będą pozostałe państwa uczestniczące w projekcie. Zadaniem uczniów i nauczycieli będzie także przygotowanie sztuki teatralnej. Uczniowie trójki wystawią ją 25 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury. Zaangażowanych dzieci do spektaklu jest 21 osób. Także 7 krasnoludków mamy i mogę wymienić. Mamy Harry'ego Pottera, Pana Kleksa, Koziołka Matołka, bibliotekarkę, Mary, główna bohaterka nasza. Ta dziewczynka Ania Pietrowicz, która czytała, to właśnie jest główną bohaterką. Oczywiście spektakl będzie nagrany też w języku angielskim. Książka autorstwa leszczynian zyskała pozytywne opinie od pozostałych uczestników projektu. Fenomenalnie, bardzo im się podoba. Podoba im się fakt, że ten cel, który jest projektem, zawarliśmy w tej książce. Ale trudne zadanie zostało przed wami postawione, bo jako pierwsi musieliście napisać, tak? No tak i nie. Myślę, że naszym uczniom to sprawiło po prostu taką ogromną radość. Wydawało mi się też, że będzie to trudne, ale nie. Teraz ich rola na tym, jak przekonać i zmotywować jednak dzieci do czytania. W projekcie prócz Polaków uczestniczą szkoły z Portugalii, Turcji, Rumunii, Bułgarii oraz Włoch. Wszyscy przyjadą do Leszna w maju. Projekt zakończy się w 2018 roku.